Siema na stawie, oczywiście Herstanś, moi drodzy, porozmawiamy sobie o jednej karcie, która przykuła moją szczególną uwagę z dodatku Koboldy i Katakumby. Moi drodzy, miażdżące ściany, czyli spell za 7 dla Huntera, zniszcz stronników przeciwnika najbardziej wysuniętych na prawo i na lewo. Moi drodzy, najpierw spróbujemy sobie przetrawić to, co jest dobre w tej karcie, a później, zdając sobie sprawę, że jest ona fatalna, szybko to zwymiotujemy. Po pierwsze, jest to karta, która bardzo ładnie jakoś tam koresponduje do czegoś takiego jak wybuchowy strzał. To znaczy, jest jego takim, można powiedzieć, antagonizmem. Bo wybuchowy strzał zadaje 5 obrażeń stronnikowi jakiemuś i 2 jego sąsiadom. Czyli nasz przeciwnik, żeby grać wokół takiej karty jako wybuchowy strzał, powinien dużych stronników dawać po bokach, a tych najmniejszych na środku. Bo wtedy, że tak powiem, wybuchowy strzał oczywiście nadal będzie grywalny, ale nie będzie, że tak powiem, miał aż takiego złego efektu, bo zabije tego małego stronnika na środku, na przykład jakiś totem, a tego dużego po boku tylko trochę zrani. Czyli jest fajnie. Z drugiej strony właśnie mamy miażdżące ściany, które mają działać dokładnie na odwrót. Czyli zmuszać naszego bohatera, czy naszego przeciwnika, żeby ustawiał dużych stronników w środku, a tych wszystkich małych na lewo. Czyli tak naprawdę nasz przeciwnik, wiedząc, że my gramy wybuchowy strzał i miażdżące ściany, no musi wybrać po prostu jedną kartę, wokół której gra. I w zależności od tego, co my mamy w ręku, on może sobie, znaczy możemy go w jakimś sensie tam bardzo, bardzo za to spaniszować. Inna karta, dosyć podobna do właśnie tej właśnie synergii samego pozycjonowania stronników, to zdrada, która zmusza wrogiego stronnika do zadania obrażeń stronnikom obok siebie. Czyli tutaj już nie do końca, że tak powiem, mówimy o wielkości miniona, jeśli chodzi o zdrowiu, ale także musimy patrzeć na jego atak. Czyli nie możemy, że tak powiem, ustawić dużego stronika z dużą ilością ataku na środku, a stronników z dużą ilością zdrowia po bokach, bo zdrada może bardzo łatwo nas znowu paniszować. Jest taki kart, który stronik jeszcze bodajże parę. Hunter też ma taką, też w jakimś sensie podobną, wielostrzał, która koresponduje do innego aspektu tych miażdżących ścian. To znaczy, miażdżące ściany jest to, powiedzmy, takie coś między AoE a single target removalem, tak samo jak wielostrzał, które jednak będzie się, moi drodzy, prokowało tylko i wyłącznie, jeśli nasz przeciwnik ma co najmniej 2 stronników na stole. Bo jeśli mamy jednego stronnika na stole, to wielostrzał nie zada mu tych obrażeń, bo jest na nim napisane, że zadaje 3 punkty obrażeń 2 losowym wrogim stronnikom. I nie możemy sobie zrobić, nie możemy sobie powiedzieć tej karcie: słuchaj, przymknij oko na to, że nie ma drugiego stronnika, po prostu zadaj jednemu. Nie. Miażdżące ściany nie zadziałają, jeśli nasz przeciwnik ma jednego stronnika na stole, w korespondujący sposób, tak jak na przykład skrytobójstwo. Czyli nie możemy tego użyć jako zniszcz pojedynczego stronnika, jeśli tylko jeden jest na stole. Nie, musi być ich co najmniej 2. I teraz tak, ta karta, tak jak na początku zaznaczyłem, jest fajna, ponieważ wiecie, zmuszamy przeciwnika do grania wokół 2 kart, wokół których się gra naprawdę kompletnie odwrotnie, tak? Wybuchowy strzał zmusza do stawiania dużych stronników po bokach, a miażdżące ściany właśnie każą ich stawiać w środku. Wiadomo, że można to w jakimś tam sensie pogodzić, tam, w zależności od tego, jakich mamy stronników na stole, ale jest to bardzo trudne, aby grać wokół tych 2 kart. I teraz pytanie jest dosyć proste. Czy w ogóle opłaca się grać wokół tych 2 kart? Bo a za pytanie, które jeszcze wcześniej powinniśmy sobie zadać, to w ogóle, czy miażdżące ściany to jest jakkolwiek viable karta? Czy to Hunter kiedykolwiek włoży do swojego deku? Ja wam trochę tu zaspoileruję, ale nie! Bo teraz będziemy niestety wymiotować tą kartę, moi drodzy, bo patrzymy sobie na Warlocka. Mamy coś takiego jak wypaczoną otchłań. Spójrzmy sobie na Warriora. Mamy coś takiego jak bójkę. Nie wiem, spójrzmy sobie na Szamana, mamy coś takiego jak Wulkan. Spójrzmy sobie na Priesta, mamy coś takiego jak Mikstura Smoczego Ognia. I tak dalej, mogę wymieniać te różne klasy. Ale na każdą klasę patrzymy i generalnie te removale, które dostały te klasy, są w większości albo tańsze niż to co ma dostać Hunter, czyli właśnie te miażdżące ściany. Albo jest droższe i robi o wiele lepszy efekt, no bo w przypadku Urloka, jak mamy sobie, wiecie, płacimy 1 many więcej, a nie niszczymy tylko stronników po lewej i prawej, ale wszystko absolutnie. Okej, naszych też stronników niszczymy, także trudno powiedzieć, żeby ta karta była takie obviously lepsza, ale według mnie, gdybyśmy mamy wybierać, czy grać wypaczoną otchłań, czy miażdżące ściany, no to wybieram jednak wypaczoną otchłań. No i tak samo jeśli chodzi o bójkę, tak samo jeśli chodzi o Wulkan i tak dalej, etc. Generalnie dawanie Hunterom czegoś w stylu AoE, czegoś, że tak powiem, co zabija, co jest o wiele droższe niż zabójczy strzał i zabija kilku stronników i to jeszcze pod jakimś takim dziwnym warunkiem,
może oznaczać jedno, że twórcy gry znowu bardzo, że tak powiem, opornie próbują dać Hunterowi rzeczy, których on po prostu nie będzie używał. Ponieważ Hunter, moi drodzy, już dostał wiele takich rzeczy, których po prostu nie używa. Takich jak te wielkie bestie typu Dreadcrawl Bagta, który jest świetną kartą. Ale Hunter po prostu potrzebuje walić w twarz. Potrzebuje walić w twarz przed turą siódmą. Potrzebuje walić w twarz przed turą dziewiątą. Ta idea, że Hunterowi można dać tego zszytego łowcę i on może sobie poradzić ze zagraniem postaci 3 many 2-2, albo postaci 4 many 2-1. Nie, Hunter to jest agresywna klasa. W sensie, jeśli chcemy dawać mu takie rzeczy właśnie jak te miażdżące ściany, czy jeszcze wcześniej były inne takie eksperymenty, pozwólcie, że to znajdę, typu właśnie gniazdo pająków, no nie, po prostu nie. Albo nie wiem, ta żrąco paszczy, czy w sensie możemy przeglądać różne karty Huntera, które po prostu jeśli karta Huntera kosztuje więcej niż 6 i więcej niż 5 i nie jest lwem bujnogrzywym, to w ciemno stawiam, że jest ona fatalna. Strzał kobry, w sensie, dużo było takich podejść, żeby Hunterowi dać coś takiego, czym on mógłby być jakoś kontrolnym Hunterem. I ja rzeczywiście do pewnego momentu swojej gry w Hearthstone'a, też warto w ogóle też wspomnieć, że jest potężna salwa, która jest takim, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, no, mniejszym tym wybuchowym strzałem. I jeszcze też niedawno wyszła jeszcze mniejsza tego wersja, czyli Bolesne Ukąszenie. Jeszcze Bolesne Ukąszenie jest tam w miarę okej, bo jest w miarę early game'owe, ale później Hunter naprawdę później to potrzebuje tylko damage'u. Gdyby to było 7 many, zadaj 7 obrażeń, czy tam może 7 many, zadaj, nie wiem, 9 obrażeń, to myślę, że Hunterzy to by grali, spoko. Ale bawienie się właśnie w robienie kontrol Huntera, i wracam do tego, co zacząłem mówić, czyli to, że ja kiedyś miałem taką dużą nadzieję, że o, kiedyś będzie kontrol Hunter, że będzie można, nie wiem, grać na przykład Rhino Hunter, który jest Rhino Huntera, w którym wiecie, no bo największy problem Huntera jest taki, że on praktycznie nie ma jak się leczyć, więc jak zagramy Rhino w tym deku i tam pojedyncze kopie, no to będzie fajnie. Później jak do Huntera wyszedł ten Death Knight, który jest naprawdę ogromną kopalnią value, ale Hunter nie potrzebuje value. Hunter potrzebuje face damage'u, early game'owych postaci i po prostu to jest agresywna klasa. No to jest tak, jakbyśmy chcieli grać, nie wiem, tak jakbyśmy z drugiej strony chcieli grać agresywnie tego, Priesta. No Priesta nie można grać jako face deck, no nie można, to nie jest aggro deck, tylko się nie da grać jako... Znaczy, jako face deck tutaj troszeczkę bym się oczywiście kłócił, bo to może źle powiedziałem, bo odkąd doszło to fantastycznej, super, super interaktywnej i fantastycznie zbalansowane, raz zaspętane i ten Priest rzeczywiście w pewnym momencie zamienia się w face Priesta, ale mi chodzi o takie face decki, które wiecie, od pierwszej tury po prostu wyrzucają game'owe postaci i walą nas w twarz. Tak jak ten stary face hunter. I ten stary face hunter to jest w jakimś sensie nadal sposób jedyny, w jaki można grać tego huntera, no bo to jest po prostu taka klasa, no. Come on, spójrzmy na jego hero power. Jego hero power zadaje obrażenia przeciwnikowi. No i nie da się go po prostu inaczej używać, nie da się stargetować tego, nie ma już nawet, tak jak kiedyś też było inne podejście, żeby właśnie zmienić trochę ten hero power poprzez postać, tutaj mamy tego kolegę z Parochlebców, snajpera Parochlebców, który sprawia, że tym hero powerem mogliśmy zadawać obrażenia stronnikom. Ale nie, po prostu Hunter się najlepiej sprawdza i ten cały set podstawowych kart typu Orly Rook, te wszystkie sekrety, to się po prostu najlepiej sprawdza, kiedy leci w twarz. I koniec. I tego nie wiem dlaczego na siłę, że tak powiem, chcemy to zmieniać. Myślę, że pozostałe karty, znaczy mam nadzieję, że pozostałe karty dla Huntera nie będą właśnie takie. Albo mierzące ściany dają taki przebłysk, bo to jest jedyna, tak mi się zdaje, obecnie unrevealowana karta Huntera, dają taki przebłysk, że kolejne karty też będą pushować tego, nie wiem, czy mid, czy wręcz właśnie late game'owego, czyli kontrolnego Huntera. A to się po prostu nie uda, w sensie jeden dodatek nie jest w stanie z klasy, która no po prostu nie nadaje się do bycia kontrolą, zrobić tą kontrolną klasę. Tak mi się wydaje. No z kolei, znowu, jeśli wszystkie te karty, które byśmy dostali, kolejne do Huntera, byłyby właśnie nacechowane takimi kontrolnymi aspektami, to znaczy wszystkie kolejne karty to były właśnie jakieś takie removale, nie wiem, może jakieś leczenie dla Huntera, jakieś taunty, tego typu rzeczy, żeby po prostu ochronić tę naszą twarz, żeby inne deki po prostu nas nie zjadły, no to okej. Okay. Ale jeśli nawet zaczynamy od czegoś takiego jak miażdżące ściany, które nawet late game'owy tool dla Huntera, jako taki właśnie kontrolny tool dla Huntera, są i tak gorsze od rzeczy, które już są grane, typu właśnie wypaczona otchłań, typu, nie wiem, właśnie tak jak powiedzieliśmy sobie, wulkan. W sensie, mierzące ściany działają świetnie, kiedy wiecie, nasz przeciwnik ma dwóch ogromnych stoników na stole, prawda? Bo wtedy ich po prostu niszczymy mierzącymi ścianami i super. Ale pytanie, jak dużo zdrowia mogą mieć ci koledzy, ci stronnicy w siódmej turze? No wątpię, żeby razem mieli więcej niż 15. Czyli wulkan ich praktycznie zabija.
Tak samo w przypadku Priesta. Tutaj nie musimy się bawić jak przeciwnik w ogóle, bo w ogóle inna sprawa jest, że wokół mierzącej ściany jeszcze w ogóle można grać. Oprócz tego, że to już jest słaba karta według mnie, to jeszcze wokół tego bardzo łatwo można grać, ponieważ to nie jest tak, że tak jak na przykład jak wokół bójki. Granie wokół bójki polega na tym, że wiecie, że my nie wyrzucamy wszystkiego na stół, przez to, że tak jakby zabezpieczając się na tę bójkę, no tworzymy po prostu słabsze board state, tak? Bo nie wyrzucamy naszych wszystkich mocnych postaci naraz, żeby ich wszystkich od razu nie stracić. No więc, ponieważ nie wyrzucamy ich naraz, no to wiadomo, że nie możemy więcej obrażeń zadać, nie możemy takich fajnych trade'ów zrobić, ale dzięki temu nie tracimy ich wszystkich, bo bójka by mogła na wszystkich ich wyklirować. W przypadku tych mierzących ścian, po prostu stawiamy dużo postaci na środku i papa, i Hunter. W sensie, jeśli Hunter zapłaci za 7 many za co zniszczenie totemu i nawet jakiejś midrange'owej postaci, jeśli gra przeciwko szamanowi, No to 7 many, tak? 7 many, które nie daje nam żadnego board presence, nic. Jeśli zapłacisz, jak w przypadku Rogue, 7 many za zniszczenie jakiegoś łomotrzyka. Łomotrzyka, ale i oprócz tego nawet zniszczy, coś pokroju Vilespite Slayera. No to 7 many, znowu 7 many, to jest strasznie drogie. Czemu nie kosztuje, nie wiem, 5? Nie, no może przy 5 to by było OP, albo jakieś bardzo mocne, ale... Mi się ta karta nie podoba, nie ze względu na samą siebie, bo niech sobie tam dodają pojedyncze takie karty, które będą niegrywalne, okej, trudno, no to jest duży dodatek, jest miejsce na karty, które nie będą niegrywalne, tak? W każdym dodatku takie karty są. Ale mam nadzieję, że to nie jest taka, ponieważ jest to pierwsza karta pokazana dla Huntera, że nie jest to wiadomość, że hej, będziemy puszowali kontrol Huntera, tak jak kiedyś puszowaliśmy te wszystkie archetypy, które bardzo chcieliśmy, żeby się udały. Przecież przez 3 dodatki Warrior dostawał postaci z prowokacją, jakieś tam bolstery, inne typu rzeczy. Gdzie to było? Bolster to było za 3, prawda? Nie, za 2, przepraszam, bo bolster. Bolster był tutaj, mamy dopakowanie do tych stronników z prowokacją. W końcu wojownik dostał quest nawet na postaci z prowokacją. No! I wyszło jak wyszło, ilu widzimy teraz prowokacyjnych wojowników. Rzeczywiście, tuż po wyjściu tego questu nawet się ten deck przewijał, ale teraz... No nie za bardzo, tak samo próbowali pushować ten discard, żeby coś tam się udało z tym discardem w Warlocku. Nie udało się. Niestety zasada jest taka, że jak twórcą gry się coś bardzo próbują, albo tak bardzo, że tak powiem, widać, że oni coś puszują, próbują pusznąć do tej mety, to się po prostu z reguły nie uda. Do druida było też chyba coś puszowane z tego... Aha, Beast Druid właśnie był puszowany. Że ten zaklęty kruk był wcześniej jeszcze, oczywiście druid szponów, druid kłów, jeżeli kontrolujemy bestę przemienię tego. W sensie, to się nigdy nie udało. Nie było tak, żeby w jakimś competitive playu ktoś przyszedł i powiedział, hej, ja gram Beast Druidem, wszystkich was tutaj po prostu zmiażdżę. No nie. Więc tak samo kontrolny Hunter, czy tam nie wiem, jakkolwiek ten Hunter będzie wymyślony, bo może będzie jakiś inny w ogóle nowy theme do Huntera i jeśli on nie będzie zawierał w sobie bestii, to w ogóle się na pewno nie uda, ale jakikolwiek theme do Huntera, który będzie pushował te właśnie bardziej kontrolne podejście, no to przykro mi bardzo. Fajnie by było, gdyby Hunter dostał coś agresywnego, coś takiego rzeczywiście viable agresywnego, a nie tam jakoś królową moczarów, bo to też się nie udało. No nie wiem, jestem ciekawy waszych opinii na temat tej karty, czyli na temat mierzących ścian dla Huntera. Mi się szczerze mówiąc, że podoba się w ogóle koncepcyjnie to jest super karta, tylko nie do Huntera. To jest moja jedyna uwaga. No a póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!